To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj audiobook. Autor Marcin Pałasz. Tytuł bajki. Czyta Jacek Kawalec. A czas trwania audiobooka to 3 godziny 58 minut. Aż. Cześć, Stasiu. Cześć. Słuchaj, bajki nietypowe. Opowiedz o nich. Te bajki są, no jak już powiedziałeś, nietypowe, dlatego że to są bajki dla dzieci XXI wieku. Okej, jest tutaj 5 bajek. Złota rybka, królewna śmieszka, zielony kapturek, smok podwawelski, baba Jaga. No same tytuły już są dosyć komiczne. Tak, tutaj już od razu słychać, że jest, są to polskie, tak, baśnie, legendy i ten, tylko zmienionymi tytułami i zmienioną w ogóle tam poprzekręcaną całą historią, ale są, bardzo się uśmiałem przy tym, bo są bardzo śpieszne. No dobra, no to taka, którą najbardziej zapamiętałeś z tych 5, wybierz powiedzmy jedną. No to chyba baba Jaga, mi się wydaje, że najbardziej tą ostatnią zapamiętałem, dlatego że była chyba najśmieszniejsza. Jest o Jasiu i Małgosi, którzy sobie idą lasem i się okazuje, że trafiają na dom baby Jagi. No i próbują jej, znaczy tak mówię w skrócie, żeby nie spoilerować, i pomagają jej zdobyć karierę. Czyli baba Jaga chce zrobić sławę w internecie. Tak. No przekomicznie to słuchaj, wygląda. No i słuchaj się też przekomicznie. Na mnie zrobiło wrażenie, przyznam, słuchałem pierwszej historii o złotej rybce, gdzie jest opowiedziana historia z punktu widzenia robaczka, który jest zatknięty na haczyk, no i spotyka złotą rybkę. To kapitalna opowieść. Tak, to też była bardzo ciekawa opowieść. Moim zdaniem też była bardzo śmieszna. Ogólnie tutaj są te historie śmieszne. Mi się bardzo podobały te historie. I bardzo, bardzo bym chciał zachęcić innych do ich posłuchania. No można się pośmiać, a to przecież 4 godziny słuchania. To jest normalnie, no, świetna sprawa. Tak, no jakieś takie właśnie wieczory, jak się z rodziną sobie siedzi, tak, to można sobie właśnie taki audiobook odpalić i posłuchać. Ja miałbym ochotę jeszcze raz posłuchać tej płyty w sumie, bo tak mi się spodobała, że na pewno jeszcze kiedyś do niej wrócę. No jasne. No a lektor? Jak ci się podobał? Lektor bardzo, bardzo ładnie czyta i też zmienia właśnie głosy, że nie... że każda postać ma jeden głos, tylko zmienia. Tak, wiesz, zmienia właśnie. Jest dynamiczne. Tak, zmienia głos w zależności jaka to postać. Super. W ogóle uważam, że takie audiobooki tego typu z takimi nowoczesnymi bajkami, no jest to świetna sprawa. Tak jak mówisz, dla całej rodziny, bo to może i mama, i tata, i babcia, i dzieciaki, każdy może tego słuchać i każdy, myślę, się uśmieje. Tak, na pewno się każdy uśmieje przy tych bajeczkach, bo one są świetne, bardzo polecam. Bardzo polecam te bajki właśnie na wieczory takie rodzinne, żeby sobie posłuchać. Albo jak ktoś ma zły humor, to sobie włącza i banan od razu na buzi. No tak. Super, dziękuję ci bardzo. Proszę, pa.